Nareszcie do gry została dodana grecka mapa Merkury, której szczegóły i ciekawostki poznacie w tym materiale. Do tego nowe frakcje, których zakładki pojawiły się już w grze, nowa broń, gadżety i wsparcie z powietrza. Dodatkowo mechanika odradzania w burzy ognia, gameplay z Beretta M38, nowe elity, więcej o trybie Outpost, a także usunięcie z gry linii frontu i dominacji. I tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Mapa Merkury to lokacja, która była wyczekiwana przez społeczność Battlefielda 5 przez ponad pół roku. Oparta jest na wydarzeniach operacji Merkury z 1941 roku i pozwala wyruszyć na wybrzeże Krety, gdzie wojska brytyjskie walczą z niemieckimi najeźdźcami. Brytyjczycy dysponują czołgami i niewielką liczbą samolotów, podczas gdy Niemcy dominują w przestworzach, tak jak to było 78 lat temu. Merkury daje możliwość stosowania różnych stylów rozgrywki. To mapa stworzona do wojny totalnej, na której gracze będą nacierać razem z czołgami, oczekiwać wsparcia powietrznego i desperacko bronić flag. Deweloperzy zwracają nam uwagę na to, że rozgrywka może być podobna do Monte Grappy z Battlefielda 1. Jednak ja po soundtracku czy wyglądzie mapy przypominam sobie Achibabę. Mamy tu 5 punktów z lokacjami takimi jak lotnisko, plaża, ruiny, wioska, radary, ogrody oliwne czy przystań rybaków. Mapa Merkury wraz z dodaniem mapy Marita w lato utworzy wielką operację z desantem i przełamaniem na Maricie i podwoju na mapie Merkury. Związane z nią są także dwie ciekawostki. W przybrzeżnych wodach pływa delfin jak wieloryb na Narwiku, a na mapie znajduje się wrak szybowca Luftwaffe DVS-230, który odegrał ważną rolę podczas desantu na Grecję. Mapa jest przeznaczona w zasadzie dla wszystkich. Swoje miejsce znajdzie tu pilot, czołgista, medyk w miasteczku czy zwiadowca na wzgórzach. Sama mapa jest całkiem przyjemna i oferuje piękne widoki. Wiadomo, trzeba się przyzwyczaić do klimatu śródziemnomorskiego, ale to chyba najmniejszy problem. Mi jak na razie gra się całkiem dobrze, więc czekam już na Maritę. W kompanii możemy zobaczyć już dwie nowe frakcje, czyli marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych i Cesarstwo Japońskie, co oczywiście coraz bardziej przybliża nas do kolejnych informacji o Pacyfiku, na które wszyscy chyba czekamy. Na jej play dostaniemy wiele informacji o przyszłej zawartości Battlefielda 5 wraz z rozgrywką z nowych map, broni, informacji o nowych frakcjach i innych ciekawych rzeczach. Dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić tych wszystkich informacji. A teraz przejdźmy dalej. W burzy ognia ma pojawić się opcja odrodzenia gracza, który zginął. Będziemy musieli najpewniej podnieść jakiś dokument po graczu, który zginął, a następnie przejąć jakiś punkt, jak przy zrzutach zaopatrzenia. Byłaby to na pewno trafna opcja, bo tryb stałby się bardziej atrakcyjny. Każdy miałby szansę na nowo się odrodzić. Tu nareszcie plus, ponieważ występuje to w innych Battle Royale'ach, a samej burzy ognia wyszłoby to na plus. Dodatkowo w trybie 5 vs 5 ma pojawić się opcja wykupu za punkty drużynowe samolotu rozpoznawczego, który oznaczałby przeciwników na minimapie. Temporal doszukał się także do modeli gadżetów jak moździerz typ 98, granat Hawkinsa, pistolet sygnalizacyjny model SLD, mina zdalnie sterowana Goliath, a także radio TN-17. Mamy też kolejny karabin przeciwpancerny, czyli Panzerbusche 39, który będzie do odblokowania w czwartym rozdziale Teatru Wojny. A jeśli mówimy o broniach, to na trailerze mapy Merkury widać nasz polski karabin samopowtarzalny wzór 38M, więc czekajmy na czwarty rozdział, bo będzie tam bardzo ciekawie. Przez kolejny bug w grze jeden z graczy dostał już do swojego arsenału pistolet maszynowy MAP 38. Który zostanie dodany 13 czerwca do klasy medyka. Sam PM w grze prezentuje się podobnie do ZK-383. Jest jedynie bez dwójnogu. Zobaczymy jednak, jak będzie z nim finalnie, bo Boyz po wycieku nie powalał na kolana. A teraz jest w grze i mamy one shot kill machine. Więc wszystko, jak widać, trzeba brać z dystansem. W grze znalazły się już nowe postacie elitarne, a więc Anna Delacroix i Wilhelm Franke. Wraz ze swoją bronią do walki wręcz, unikalnymi kwestiami dialogowymi i animacją na koniec rundy. Szczegółowo wspominałem o nich w poprzednim odcinku, więc jeśli ktoś chciałby głębiej sobie przybliżyć te postacie, to zapraszam do poprzedniego materiału. Wraz z nimi zaktualizowany został także sklep. Jest tam epicki skin do karabinu Boyz i Stena, a także mundury żołnierzy. Tryb Outpost, który trafi do gry 13 czerwca i będzie polegał na obronie i ataku na wieże radiowe, będzie rozgrywany po 32 osoby w drużynie. Zapowiada się ciekawie, jednak zobaczymy, jak będzie finalnie. Niestety mamy też dosyć smutne informacje.
Tryby linia frontu i dominacja zostaną usunięte przez to, jak określili deweloperzy, zbyt małą liczbę graczy. I liczą na to, że gracze przerzucą się na podbój drużynowy i klasyczny podbój. Jest to już kolejna sytuacja, która na bank nie zostanie odebrana pozytywnie. Ale o tym i paru innych podobnych rzeczach opowiem w osobnym filmie, który już niedługo, także zapraszam. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanał, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda. Jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć.